Witajcie, z tej strony Oloru, a dzisiaj odpowiem Wam na pytanka dotyczące Q&A. W poprzednim odcinku, który był już rok temu, bardzo Was przepraszam, że wcześniej nie odpowiedziałam na te pytanka. No ale tak czy siak, w poprzednim filmiku zadawaliście mi bardzo dużo pytań, ja tam kilka wybrałam, no i zaraz sobie na nie odpowiemy. Także ja już nie będę przedłużać i zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanka lecą od LPS Brownie i pierwsze pytanie. Co byś wolała? Wiedzieć, kiedy umrzesz, czy jak ja wolę wiedzieć, kiedy? Chyba wolałabym, żeby to ktoś wiedział niż ja. Drugie pytanie. Chomik czy szczury? Nigdy nie miałam chomika. Miałam kiedyś szczurki i były spoko, więc chyba wolę szczurki. Ale oczywiście chomiki też są zacne. Trzecie. Wolałabyś mieć wszystkie LPS bez popularnych, czy mieć tylko popularne? To jest bardzo ciężkie pytanie, ale ogólnie myślę, że bardziej opłaca się mieć te wszystkie oprócz popularnych. Tutaj zabrakło czwartego, więc lecimy do piątego. Coli versus Maltańczyk jako rasa psów, nie LPS. Ogólnie to kocham duże psy, no chociażby takie no średnie. Przepraszam, znaczy te małe też lubię, ale zdecydowanie wolę te większe. No i jak wiecie, coli są tak, można powiedzieć, średnio wielkiego wzrostu. Maltańczyki są również urocze, tylko no, że małe, co nie? Więc no tutaj to wolę coli. I ostatnie pytanie od Brownie. Wolałabyś być singlem, czy w nieszczęśliwym związku? Wolałabym być singlem, teraz jestem singlem i jest naprawdę super. Dziękuję bardzo LPS Brownie za pytanka. Teraz mamy aż 10 pytań od Kinderek Charlie. I pierwsze pytanie, wpadniesz na mój kanał? No jasne, wpadnę w wolnym czasie. Drugie, lody versus pizza? To jest ciężkie, ale chyba jednak wolę lody. Trzecie, można kupić na Allegro jakieś oryginalne pop LPS? Jak tak, to poproszę, daj linka. Można kupić i jest ich naprawdę dużo. Wystarczy, że tutaj będziecie mieć taką moją poradę. Jak wchodzicie na Allegro, wpisujecie na przykład LPS Short Hair, no i klikacie trafność. Tak czy jakoś tak, nie wiem, no tak czy jak można tam filtrować i po prostu bierzecie cena i od najwyższej. Najczęściej tam ogłoszenia z najwyższą ceną to są oryginalne pet shopy. Wtedy te za 5 zł czy nawet za złotówkę fejki schodzą na sam dół, więc macie najpierw oryginalne figurki. Czwarte, Wielkanoc versus święta. No to wolę święta Bożego Narodzenia. Piąte, tolerujesz LGBT? Oczywiście, że tak. Szóste, wolisz dziewczyny czy chłopaków? Chłopaków. Siódme, gdzie kupujesz LPS? Oryginalne. No to najczęściej ostatnio kupuję na Vinted. Ósme, ile masz procent w telefonie? 40%. Dziewiąte, jamniki versus paniele? No to wolę jamniki. I ostatnie, dziesiąte, co sądzisz o LPS? No to no, uważam, że to są wspaniałe, słodkie i urocze figurki, które połączyły no, kilka osób jako no, przyjaźń, bo naprawdę bardzo fajne osoby można było spotkać dzięki właśnie LPS Grama albo LPS Tuba. Oraz no ogólnie uważam, że fajnie mieć jakąś taką pasję, taką inną od reszty, bo no nie oszukujmy się, mało ludzi zbiera LPS. No i ogólnie uważam, że to no taka frajda jest ze zbierania, jak i z nagrywania, bądź robienia zdjęć figurką, albo customowania. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Kinderek Charlie za pytanka. Teraz mamy pytanka od Chocolate LPS. No i pierwsze pytanie, mielone versus schabowe. No i tutaj nic nie wybiorę, ponieważ nie jem mięsa. Drugie, jaki kraj najbardziej lubisz? Oj, nie wiem w sumie. Lubię Stany, byłam w Stanach i naprawdę było bardzo fajnie. Australia też jest bardzo fajna. No to mogę tylko powiedzieć, że te dwa kraje w sumie są takie, które chyba najbardziej mi przypadły do gustu jak na razie. Jakiego kształtu LPS masz najwięcej? No to chyba to są short hairy, jak patrzę. Ewentualnie może coli. No tak teraz patrzę i jakby tak porównać ilościowo. I tam nie liczyłam, ale tak wyglądowo to się wydaje, że więcej jest coli. Jakiego masz idola? Postacie z anime? Czy masz snapa? Tak, mam, ale prywatnego. Biologia versus geografia. Biologia. I najgorszy przedmiot, informatyka, historia oraz WOS.
nie umiem wybrać jednego, to są po prostu trzy przedmioty, których po prostu nie znoszę i naprawdę nie chciałabym mieć z nimi nic do czynienia. Na szczęście WOS już mi odszedł, została tylko historia oraz informatyka. I z tego co wiem, to informatyka na szczęście mi odchodzi już w tej klasie, więc już tylko do czerwca. No i niestety historia to jeszcze rok. Dziękuję bardzo Czoklat LPS za pytanka i oczywiście pozdrawiam. Teraz mamy aż 30 pytań od Deati LPS. Pierwsze pytanie. Twoje ulubione danie? No to chyba sushi. Drugie. Czy masz jakieś ukryte filmy? Nie. Na tym koncie nie mam, o taką mogę powiedzieć. Trzecie. Jaka jest teraz u ciebie godzina? 17:15. Czwarte. Z jakiej liczby subów najbardziej się ucieszyłaś? Z każdej się cieszę. Jak tylko widzę, że cyferka idzie w górę, to naprawdę to tak daje mi taką motywację do nagrywania, no i powoduje uśmiech na mojej twarzy. Ale pamiętam, że bardzo się cieszyłam, jak dobiłam 1000 subów. To było naprawdę dla mnie bardzo wow. I wtedy to aż po prostu nie uwierzyłam, bo nie myślałam, że kiedyś dobiję aż do 1000. Ale tak jak już mówiłam, z każdej liczby subów się cieszę. Piąte. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? Angielski. Szóste. A jaki najgorszy? No to tak jak już wcześniej mówiłam, jest to WOS, historia oraz informatyka. Ile obecnie ważysz? No przykro mi, ale nie odpowiem na to pytanie. Powiem tak. Nie za dużo, nie za mało. Ósme. Jakbyś miała mieć kota, to jakiej rasy? Prawdopodobnie byłby to kot siamski. Dziewiąte. Czy kiedyś jakiś widz cię zdenerwował? No tak, zdarzały się takie przypadki. Dziesiąte. Chciałabyś być jedynaczką? Kiedyś chciałam, bo kiedyś się nie dogadywałam z siostrą, ale teraz się bardzo cieszę, że ją mam, bo naprawdę spoko się z nią gada. Ona mnie uczy czegoś o życiu, ja ją uczę czegoś o życiu. No i naprawdę bardzo fajnie się dogadujemy, więc nie żałuję, że mam siostrę. Jedenaste. Czy masz dobre oceny w szkole? No ogólnie to jestem taka czwórkowo-piątkowa, więc wydaje mi się, że to raczej dobre są oceny. 12. Ile obecnie nagrywasz na YouTubie? No to ogólnie zaczęłam nagrywać w listopadzie w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. No to w tym roku, w listopadzie, będzie równo 5 lat. 13. Jak się najczęściej ubierasz? Elegancko. 14. Czy miałaś takie dni, w których chciałaś odejść z YouTuba? Miałam takie dni, ale na szczęście już coraz mniej ich mam i cieszę się z tego powodu, bo naprawdę kiedyś miałam naprawdę się bardzo zastanawiam nad odejściem, ale już się na szczęście nie zastanawiam i zostaję. 15. Lubisz Ascalon LPS TV? Nie oglądam jej, więc no tutaj nie mam zdania. 16. Czy twoim zdaniem ładnie rysujesz? Nie. 17. Zrobiłaś sobie jakąś dłuższą przerwę na kanale? No to rok temu, dokładnie chyba od 2 marca. Nie pamiętam, jak długa ta przerwa była, ale no tam trochę dni było. 18. W jakich sytuacjach się stresujesz? Gdzieś w jakichś publicznych miejscach, w ogóle jak muszę do jakiejś obcej osoby coś powiedzieć, to się stresuję. Jak muszę jakieś, nie wiem, coś przed klasą powiedzieć, to się stresuję. Duży stres, jeśli chodzi o to, że ktoś patrzy albo mnie ocenia, no to wtedy strasznie się stresuję, więc no nie wiem, na wystąpieniach jakichś publicznych czy coś tego typu, no to wtedy no mam bardzo dużego stresa. Ale na szczęście powoli już zaczynam go opanowywać. 19. Słuchasz smutnej muzyki, kiedy ci smutno? No czasami tak. 20. Częściej jesteś wesoła czy smutna? Raczej wesoła. 21. Jaki masz kolor oczu? Niebieski. 22. Czy masz jakąkolwiek wadę wzroku? Jak tak, to czy nosisz okulary? Mam małą wadę wzroku i jeszcze mi nie są potrzebne okulary, no także ich nie mam. 23. Czy masz ulubioną liczbę? Tak, 7, 27 oraz 12. 24. Wierzysz w Boga? Nie wierzę. 25. Kiedyś chciałaś odejść z kanału przez unsuby? Nie. 26. Od kiedy kolekcjonujesz LPS? No to jak miałam 3 latka, to 14 lat już. 27. Lubisz różne świecidełka i coś w tym stylu?
Tak, bardzo lubię. 28. Planujesz nagrać coś, co sama stworzysz? Jeśli chodzi o jakieś serie, no to jak wiecie już mam serie na kanale różne, na przykład rozkminy LPS i w ogóle. Ale jeśli chodzi o takie DIY-owe rzeczy, no to jest jeden filmik na moim kanale, jak robiłam czapeczki zimowe. 29. Lubisz mnie? Oczywiście, że tak. I 30. Pozdrowisz? Oczywiście pozdrawiam i dziękuję bardzo za pytanka. Teraz mamy pytanka od Altrixy. Pierwsze. Proszę pozdrowić Haribo. Już się robi. Lecimy pozdrowić Haribo. Haribo? O nie. Myślałam, że to jest kot. Dobra. To czekaj. O, niunia jest. Mamy kota. Kotek. Cześć. Cześć. To niunia, masz pozdrowienia od Alti. Nie ma Haribo, to ty dostałaś pozdrowienia. Dobra? Drugie. Gdzie się znajduje koli z dna Atlantyku? Koli z dna Atlantyku znajduje się tutaj. Jest to koli Nintendo z dwukolorowymi oczami. No, także znajduje się ona w kablotce i bardzo dobrze się miewa. Trzecie. Czy to prawda, że będziesz robić czapeczki na zamówienie? Pytanie z roku temu. Chciałam tak zrobić, teraz no na razie tego nie planuję. Czwarty. Zawołaj siostrę i ją pozdrów ode mnie. Niestety siostry nie ma w domu, jest na korepetycjach, także no niestety nie mam jak ją pozdrowić. Piąte. Czy mój dubbing do Soul Rose jest aktualny? Oczywiście, że tak. Szóste. Kiedy będziesz mieć gablotki i czy kiedyś będę mogła je zobaczyć na żywo? Gablotki już są i widziała się na żywo. Jejku. Co przez ten rok się zdarzyło? Siódme. Resztę tego Q&A masz nagrać 909. Łojejku! No dobra. To zmieniamy Petrzowa. Dobra, przybyła 909. W ogóle muszę jej ubranko zmienić. Ósme. Czy zdjęcie ze mną i to on trafi kiedyś na ścianę nad kolekcją LPS? Może nad kolekcją nie, bo nie ma miejsca, ale na szafę, tam gdzie jest reszta zdjęć z przyjaciółmi, to myślę, że kiedyś powinno się znaleźć. Dziewiąte. Tylko ja mam prawo mówić do ciebie kicia, tak? Tak. Dziesiąte. Czy nagrasz Q&A ze mną albo z siostrą? No oczywiście, ja jestem bardzo otwarta na taką propozycję. Jak tylko któraś z was będzie chciała, no to czemu nie? Jedenaste. Jestem Morelą, a ty witryną. Okej. Okay. Buziaczki i cytryniaki. No, macie pozdrowienia od Alti, a ja Alti cię również pozdrawiam i dziękuję za pytanka. No i lecimy dalej. I ostatnie pytanka mamy od Lowi LPS. Pierwsze. Pierogi ruskie versus naleśniki. To jest bardzo trudne pytanie, ale chyba wolę pierogi ruskie. Drugie. Lubisz tulipany? Tak, bardzo lubię. Nawet mam tutaj jednego. Tutaj mam tulipanka, którego dostałam od przyjaciółki na Dzień Kobiet. Jedyny kwiat, który dostałam wtedy na Dzień Kobiet. No, niestety żaden chłopak mi nie dał. Znaczy, niestety, niestety, o tak o. No, ale ładnie wygląda. Porobiłam temu tulipankowi już kilka zdjęć. Osoby, które mnie obserwują na Instagramie i widzą moje story, to wiedzą już, że... no, wiedzą, po prostu widziały kilka zdjęć z tym kwiatkiem. Ale zobaczcie, dzisiaj... ja to nagrałam 14 marca, a zobaczcie, że kwiatek się dalej trzyma. Trzecie. Jaką porę dnia najbardziej lubisz? Chyba poranki najbardziej lubię. Czwarte. Słońce versus księżyc. Księżyc. Piąte. Do jakiego kraju chciałabyś polecieć? Chciałabym do Nowej Zelandii oraz do Hiszpanii. Na razie nad innymi nie myślałam. Szóste. Jaki kształt LPS pop najbardziej lubisz? No to najbardziej lubię dogi niemieckie. Siódme. LPS słoń czy LPS żyrafa? LPS żyrafa. Ósme. Zbierasz coś oprócz LPS? Nie wiem, czy to można nazwać zbieraniem, ale... wciągnęłam się w pewne mangi i zbieram. Jakby już ktoś pytał o nazwy, no to Hanako oraz Servamp. A poza tym, no to nic innego nie zbieram, chyba że o czymś zapomniałam. Dziewiąte. Jaką książkę czytasz albo ostatnio czytałaś? Ostatnio czytałam chyba właśnie Servampy. Skończyłam na 12 tomie. Nie, przepraszam. Na 11 tomie, ale już zamówiłam 12 oraz tam chyba do 15 zamówię. Także będzie niedługo czytanko. Dziesiątej. Jaki lub jakie są ulubione LPS z twojej kolekcji? Mam ich bardzo dużo, więc to już tutaj nie będę pokazywać, ale większość LPS, większość mojej kolekcji to są po prostu moje ulubione figurki. Albo w ogóle można powiedzieć, że wszystkie są moje ulubione. Czemu nie? Każda jest wspaniała na swój sposób i każdą uwielbiam.
11. Ile masz short hairów? Jeśli dobrze policzyłam, to 31 short hairów. 12. Co lubisz najbardziej w swojej kolekcji LPS? No nie wiem, wszystko lubię. 13. Gołąb versus wrona. No to ja jestem team gołąb. 14. YouTube versus Instagram. No i tutaj to pytanie jest bardzo trudne, bo na obu mediach społecznościowych jestem ostatnio bardzo aktywna. Aczkolwiek częściej na Instagramie. No dobra, to wybiorę Instagram. I ostatnie pytanie. Pozdrowisz mnie? Oczywiście, że tak. Pozdrawiam, Lovi LPS oraz dziękuję bardzo za pytankę. No i to tyle w tym Q&A. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście zapraszam Was do pisania pytanek na kolejne Q&A, ale pod tym filmikiem. Jeśli pisaliście we wcześniejszym filmiku, czyli w trzeciej części, pytania nie były tutaj w czwartej, to napiszcie jeszcze raz tutaj pod tym filmikiem, ponieważ ja biorę pytania tylko z najnowszych filmików. No dobra, no to na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczorku. No i do usłyszenia. Pa, pa!